Już wkrótce uczniowie 8 klas szkół podstawowych będą musieli dokonać wyboru szkoły, w której będą chcieli kontynuować naukę. Aby ten wybór był jak najbardziej świadomy, Wydział Edukacji Urzędu Miasta zorganizował już dwie edycje targów edukacyjnych, gdzie swoją ofertę prezentowały szkoły ponadpodstawowe. To jest taki pierwszy element. Myślę, że po tym kontakcie ze stoiskiem, z pracownikami udają się na dni otwarte do szkoły. Nie tylko na dni otwarte, ale idą do szkoły zobaczyć, jak wygląda to w szkole i jestem przekonany, że ten wybór właśnie w tej szkole zostaje dokonany. Wcześniejsze dwie edycje targów zgromadziły sporą grupę młodych ludzi i ich rodziców, a przed szkołami ustawiały się kolejki chętnych. Jednak nie wszyscy mieli okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Na szczęście organizatorzy wychodzą naprzeciw wszystkim uczniom i zapraszają na kolejną odsłonę targów, która już w czwartek, 30 marca. Do szkoły nr 21 imieniem Stanisława Konarskiego w Częstochowie na ulicy Sabinowskiej 7/9 odbędą się targi edukacyjne o godzinie 16.